książka Moje powieść dla tego powyżej zera opowiada o tym, w jaki sposób ludzie w Polsce aspirują, w jaki sposób usiłują z jednej strony zawalczyć o siebie, a z drugiej strony w jaki sposób powoli, z biegiem czasu zdają sobie sprawę z własnego usytuowania społecznego. Akcja powieści dzieje się przez 9 lat i przez ten czas możemy prześledzić to, w jaki sposób żyje dziewczyna w Będzinu, w mieście, które nie istnieje, bo naprawdę nazywa się Będzinem, i w jaki sposób próbuje odkryć wiedzę na temat samej siebie i wiedzę na temat rzeczywistości, w której funkcjonuje. Jest to opowieść, która mówi nie tylko o niej, ale też o jej rodzinie, o wszelkiej rzeczywistości społecznej, której doświadcza. I jest to opowieść, która na pewno zadaje dużo pytań na temat tego, co z nami się stało po tym roku 2000, kiedy miał być koniec świata, jednak nie nastąpił i trzeba żyć dalej. Chciałam napisać o latach 2000, bo wydawało mi się być takim czasem, który pokazuje niezwykłą prędkość różnego rodzaju przemian, zarówno tych społecznych, jak i nowych technologii, które wkraczały powoli do życia wielu ludzi. A z drugiej strony jest to też dla mnie istotny czas, ponieważ sama w tym momencie wkraczałam w młodzieżowe życie i było mi pewnie z tego względu trochę łatwiej spróbować zrozumieć tą rzeczywistość, która oczywiście nie jest powiązana z moją biografią, ale umożliwia mi wgląd do takiego świeżego spojrzenia na ten czas. Na pewno to, w jaki sposób widziała ją moja bohaterka Anita Szymborska, jest inny niż to, w jaki sposób ten czas mogły zauważyć osoby ze starszych czy młodszych roczników. Uchwycenie tych lat 2000 i w początku było dla mnie ważne właśnie z tego względu, żeby je skonfrontować z dorastaniem zarówno tej bohaterki, jak i też Polski. No bo rok 2000 pierwszy plus jest dosyć specyficznym czasem, który nie odnalazł prawdopodobnie jeszcze wielu opisów w literaturze. Jeżeli chodzi o moje przyszłe plany, to z pewnością będę pisać dalej, bo w jakimś sensie tego potrzebuję. To też otworzyło mi jakąś inną możliwość wypowiadania się na temat tego, co widzę na co dzień i na temat tego, co jest dla mnie ważne. Natomiast no, na pewno nie będzie tak, że ta działalność pisarska będzie moim głównym obszarem życia, bo pracuję na co dzień z ludźmi w ramach świetlicy krytyki politycznej w Cieszynie i jest to dla mnie bardzo ważne miejsce, gdzie mogę realizować się też w jakimś sensie pedagogicznie, a w edukacji widzę ogromne wyzwanie w ogóle dla rozwoju naszego kraju, nie tylko naszego kraju i w dalszym ciągu będę to robić niezależnie od tego, co robię pomiędzy, a co stało się dla mnie takim bardzo ważnym obszarem życia, czyli pisaniem. Już nie tylko czytaniem, bo wcześniej bardzo dużo czytałam, a w tej chwili nie tylko czytam, ale też piszę, co jest dla mnie pewną nowością. Nie miałam nigdy żadnego przekonania, że powinnam się tym dzielić publicznie, bo wydawało mi się to być takim doświadczeniem bardzo intymnym. No ale w pewnym momencie doszłam do takiego punktu, że rzeczy, o których chcę mówić, są na tyle ważne, że nie powinny być zamknięte tylko do szuflady. Więc to nie była taka decyzja estetyczna, że uważam, że jestem świetną, młodą, zdolną pisarką, tylko dlatego, że chcę się podzielić pewnym doświadczeniem. No i zasadniczo w tym momencie cokolwiek bym nie pisała, jest takim rodzajem udzielenia sobie odpowiedzi na rzeczy, które mnie na co dzień trafują. Więc to pisarstwo nie było jakąś taką dla mnie aspiracją, co próbą rozwiązanie pewnych problemów, które widzę na co dzień, które wydają mi się być ważne.